I to jest ten moment w naszym odcinku, kiedy docieramy do naszego gościa, choć tak naprawdę to my tu jesteśmy gośćmi. Szczęść Boże, księże prymasie. Szczęść Boże, witam was. Rok temu ksiądz prymas odwiedził tezę wraz z młodzieżą. Razem z nimi jadł, razem z nimi przyjechał autokarem. I jak ksiądz wspomina ten czas? Myślę, że to był bardzo ciekawy czas i dla nich, i dla mnie. Przede wszystkim mogliśmy nie tylko wpaść do tezy i zobaczyć krótko, co się dzieje, ale przeżyć cały tydzień, zobaczyć tych, którzy przyjechali razem z nami, modlić się razem. Dla mnie też taki bardzo ciekawy czas. Mogłem wiele razy spotkać się ze wspólnotą braci, odwiedzić także domy uchodźców, które prowadzą bracia z tezy, zwłaszcza brat Marek, który jest w tym bardzo zaangażowany. Także uczestniczyć w katechezach, przede wszystkim w słuchaniu Słowa Bożego. Muszę powiedzieć, że nie z młodzieżą, ale ze starszymi, którzy też w tym czasie w tezy przebywali. Więc dla mnie był to bardzo ciekawy czas. Mogłem zobaczyć też, czym żyje młodzież w tezy, a więc jak taki tydzień wygląda, jak są zaangażowani, jak są na tych różnych polach aktywni. I myślę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Żył ksiądz wśród młodzieży tak normalnie, w barakach, jedząc te same posiłki. I właśnie moi kamerzyści prosili mnie, żeby zapytać księdza biskupa, jak księdzu smakowało to tezowskie jedzenie. To znaczy, tezowskie jedzenie mi smakowało bardzo dobrze i to, które jadłem razem z młodzieżą i to, które jadłem z braćmi we wspólnocie. Ale myślę, że nie tyle samo jedzenie jest ważne, co właśnie ta wspólnota, która jest, jedna i druga, to znaczy i ta wspólnota braci, z którymi można czas spędzić i jednocześnie zobaczyć, jak oni przyjmują innych do stołu, bo zawsze na takich posiłkach byli też inni, była młodzież, były różne osoby, które odwiedzają tezę. W tym czasie, kiedy ja byłem, był chociażby także kardynał Baltiseri, który teraz jest sekretarzem generalnym Synodu o Młodych, więc to był taki czas różnych spotkań, a z młodzieżą też oczywiście, że jedliśmy to, co było, natomiast myślę, że ważniejsze było to, że staliśmy razem, że razem mogliśmy się spotkać, porozmawiać, zobaczyć, że wszyscy jesteśmy pewną wspólnotą. Pewnie. Teza to jest Wzgórze Braci, ale to też są europejskie spotkania młodych. I czy ksiądz prymas jeździł kiedyś może w liceum, w gimnazjum, na studiach na takie spotkania, a może jeszcze niedawno? W liceum i w gimnazjum nie, ale potem już będąc właśnie na studiach jeździłem na europejskie spotkania młodych. Chyba pierwszy raz byłem w Wiedniu, jeżeli się nie mylę, a potem już byłem jako biskup kilkakrotnie, między innymi w Genewie, w Brukseli, oczywiście w Poznaniu, kiedy było też tutaj w sąsiedztwie europejskie spotkanie młodych, więc znane mi są te dni, znana mi jest ich dynamika, znana jest też modlitwa ta na przełomie roku i myślę, że bardzo ciekawa, która pozwala wejść także w ten nowy rok, przede wszystkim z takim wołaniem o pokój, bo po to też młodzi się gromadzą w różnych częściach świata, w różnych częściach Europy, żeby modlić się o pokój razem. Może kiedyś będzie spotkanie w Gnieźnie. Pewnie Gniezno jest zbyt małe na takie spotkanie, niemniej jednak na pewno może być takie spotkanie w Polsce i z tego zawsze się bardzo cieszymy. Pewnie. A czy to prawda, że jedzie ksiądz z nami na europejskie spotkanie młodych do Madrytu? W tym roku zostałem zaproszony po raz kolejny, żeby pojechać na takie spotkanie i tak ustawiłem, pomimo tego, że jest to dość szczególny dla nas rok, zwłaszcza tu w Wielkopolsce, stulecie Powstania Wielkopolskiego, akurat pod koniec roku różne bardzo istotne i ważne wydarzenia, ale mam taką nadzieję, że z bitwy pod Zdziechową będę mógł pojechać zaraz szybko do Madrytu i tam właśnie przynajmniej te kilka dni z młodzieżą spędzić na przełomie roku. I czy zaprasza ksiądz wszystkich polskich, bardzo polskich serdecznie, młodych ludzi? Bardzo serdecznie. Wszystkich was bardzo serdecznie zapraszam. 41. spotkanie europejskie młodych w Madrycie. Bądźmy razem. Serdecznie zapraszam. Bądźmy razem, módlmy się razem o pokój. Tak bardzo dzisiaj potrzeba temu światu, potrzeba też naszemu światu, przede wszystkim Chrystusowego pokoju. I czekamy na europejskie spotkanie młodych w Polsce też. Z taką nadzieją też wyglądamy. Trudno nam powiedzieć, czy to jest marzenie, czy nadzieja tylko, czy coś więcej, ale myślę, że będziemy radośni, gdy kiedyś taka rzeczywistość nastąpi. Dziękujemy, księży prymasie, i do zobaczenia w Madrycie. Do zobaczenia w Madrycie. A my widzimy się w następnych odcinkach.